Państwa serdecznie na konferencji prasowej zwołanej przed nową rundą. Są z nami od mojej strony pan Robert Wicik, prezes klubu. Obok niego pan Marek Nowocin, wiceprezes. W środku w czerwonej bluzie pan Darek Różański, trener zespołu trzecioligowego. Jest kapitan drużyny Paweł Młodziński i Dawid Sala, asystent trenera, grający cały czas nasz zawodnik. Poprosimy na początek pana prezesa. Minęło akurat pół roku, od kiedy piastuje pan funkcję prezesa. Prosimy powiedzieć, jak to wpłynęło na pańskie życie, jak to wpłynęło na życie klubu. Czy warto było te 6 miesięcy poświęcić? No i czy to jest początek czegoś nowego dla pana i dla klubu? Początek jak najbardziej. Jak wpłynęło na moje życie prywatne, także jak nie miałem czasu, tak go jeszcze nie mam, go jeszcze bardziej. Odnośnie tylko czysto sportowym, sądzę, że widać po efektach działania całego zarządu, ponieważ, że tak powiem, jest w zarządzie kilkoro bardzo fajnych i pozytywnych ludzi, na szczęście. Stąd takie efekty, jakie mogą Państwo zauważyć, czyli pozyskaliśmy troszkę sponsorów i że tak powiem, idziemy małymi kroczkami do przodu. Pan Marek Nowocin, wiemy, że jest bardzo zaangażowany w pozyskiwanie tych nowych sponsorów. Gdyby pan mógł nam powiedzieć, na jakim etapie to jest, bo jest około 20 nowych sponsorów, takich małych. Czy można spodziewać się kolejnych? Jeżeli chodzi o sponsorów, tak jak pan prezes powiedział, zebrała się w zarządzie fajna grupa ludzi, którzy mają szeroką znajomość sponsorów, firmy zaprzyjaźnione, które działają na rynku radomskim. Zebraliśmy sporo, około 20 już sponsorów. Są sponsorzy i więksi, i mniejsi. Każdy, ile może, nas pomaga. Mamy opracowany pewien plan, jak ma to wyglądać. Trzymamy się tego planu. Chcemy oczywiście zdobyć jeszcze więcej sponsorów. Rozmawiamy z firmami. Chcemy coś zaoferować. Stąd nasze takie kroki typu karnety dla sponsorów, dla stałych kibiców. Organizujemy zabawy i konkursy w przerwach, które mają na celu zaprezentowanie naszych sponsorów, ich produkty i dzięki temu zaprezentuje to, żebyśmy zdobywali następnych. Także mamy nadzieję, że będą nowi i czekamy, szukamy. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. No cóż, okres przygotowawczy za nami. Jesteśmy obecnie w mikrocyklu startowym. W niedzielę już zmierzymy się z rezerwami Legii Warszawa w Ząbkach. Podsumowując tak krótko ten okres przygotowawczy, myślę, że wszystko poszło zgodnie z planem. Sparingi, które rozegraliśmy, były, można byłoby z nich być zadowolonym, były sprawdzane różne założenia taktyczne, założenia różnych ustawień. Natomiast okres przygotowawczy, sparingi to jest co innego. Trzeba grubą kreską oddzielić wyniki meczów sparingowych z meczami ligowymi. Tam jest inny gatunek spotkań, także myślę, że liga wszystko zweryfikuje. Mam nadzieję, że ten cały trud, wysiłek, jaki zawodnicy włożyli w okres przygotowawczy, zaprocentuje tym, że będą na boisku prezentować wysoką formę. Mamy swój plan, mamy swoje cele. Myślę, że drużyna jest tak zbudowana, że jest to mieszanka rutyny, doświadczenia i młodości i mocno wierzę, z pełnym szacunkiem dla chłopaków, że w tej rundzie
pokażą się z jak najlepszej strony i nasze cele będą osiągnięte. No właśnie, to jeśli chodzi o te cele, panie trenerze, jak już są mikrofony przy pańskiej twarzy, jaki jest cel drużyny? No myślę, że pan dobrze o tym wie. No celem jest, i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że celem jest, powiem może tak, chciałbym, żeby na koniec sezonu została przynajmniej taka sytuacja, jaka jest w dniu dzisiejszym. Przynajmniej to miejsce, które po rundzie jesiennej mamy zarówno w lidze, jak i w tej punktacji młodzieżowców, bo to też jest jednym z celów naszych, żeby tam również powalczyć o jedno z miejsc 1-4. Dzień dobry przede wszystkim. Atmosfera jest jak najbardziej przyjazna dla wszystkich. Super jest, każdy się dogaduje ze sobą. Nie ma jakichś napięć niepotrzebnych. A co do przygotowań, no to podobne do poprzednich. Nie ma co mówić, bo to jest okres przygotowawczy, gdzie to jest ładowanie tak zwanych akumulatorów. No i oczywiście z naszej strony to dziękujemy, że mogliśmy korzystać z siłowni Platinium, bo to bardzo dużo daje nam takiego kopa, że możemy tam wykorzystać ten cały sprzęt, który jest. A tak to no, napawamy się dużym optymizmem przed nadchodzącą rundą. I tak jak tu trener mówił, wspominał, że są jakieś cele postawione i wiemy to z tego, że by jak najszybciej utrzymać, zapewnić sobie to utrzymanie, no i ogrywać młodych, wchodzących już na przyszły sezon zawodników, wychowanków z naszego klubu. Jeśli chodzi o twoją osobę, to nas właśnie jedno bardzo ważne pytanie, bo z tego co ja wiem, no to była mowa o tym, żebyś już skupił się na jednej rzeczy, czyli albo będziesz grał, albo będziesz asystentem, no ale nadal będziesz pełnił podwójną rolę. Jak ty to odbierasz? Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Witam serdecznie wszystkich. Ja powiem tak, tu właśnie dzięki zarządowi, prezesom i trenerowi zostałem tutaj w tym zespole. Mam taki swój osobisty cel i takie swoje ambicje, bo mówię, no, wiek mam taki, jaki mam, za niedługo 36 lat skoczy na kark, ale chciałbym jeszcze pokazać się z dobrej strony i tutaj jako pomóc kolegom z drużyny, tutaj prezesom pokazać się z dobrą strony, jak i również kibicom. I nie ukrywam, że raczej to będzie moje ostatnie pół roku takiego grania na takim poziomie, o tak bym to nazwał. I chciałbym właśnie zakończyć tą rundę z tymi celami, które są przed nami postawione. Wiadomo, że w każdym meczu będziemy grali o 3 punkty i cały ten okres przygotowawczy każdy ma świadomość i ładuje po to te swoje, tak jak Paweł powiedział, akumulatory, żeby właśnie do każdego meczu podchodzić z wolą walki, z wolą zwycięstwa i myślę, że nie jesteśmy na jakiejś tam straconej pozycji, ale mówię, no piłka jest okrągła, bramki są dwie i boisko wszystko zweryfikuje. Atmosfera w drużynie jest fajna. Tak jak tutaj już wcześniej wspomniano, że jest taka właśnie mieszanka rutyny z młodością i myślę, że to zaprocentuje. Ja bym właśnie chciał ze swojej strony tym młodym chłopakom właśnie tak pokazać, że raz, że jeszcze ja potrafię, a dwa, swoim doświadczeniem pokazać im w każdym meczu, że walczymy o 3 punkty i nie poddajemy się i nie załamujemy się, a mówię, a co będzie, no to już liga zweryfikuje i liga pokaże. To może do trenera, do zarządu, wiadomo, że okres ten zimowy, tak samo okres letni wiąże się z tym, że w klubach
myślę, że te transfery były przemyślane. Z drużyny odeszło 5 zawodników, przyszło 3 nowych. 2 zawodników środka pola, 1 skrzydłowy, w tym 2 młodzieżowców. Adaś Imiela, który niedawno był zawodnikiem naszego klubu, naszej drużyny, także klimat i całą organizację tutaj klubu zna od podszewki. Poza tym kolejny zawodnik to jest Adrian Tombrowski, który ponad 3 lata występował w naszym klubie w drużynach młodzieżowych u trenera Marcina Krzoska, którego serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Wrócił chłopak z naszego rejonu, wrócił tutaj, jak to się mówi na, tak kolokwialnie, na stare śmieci. Jest jeszcze, ma ważny kontrakt z Ruchem Chorzów, ale myślę, że będzie stanowił też dosyć poważny punkt naszej drużyny. I trzeci zawodnik to jest Karol Kasprzyk, którego ja osobiście znam dobrze, kiedy prowadziłem drużynę Centrum Radom, więc chłopak też stąd, z krwi i kości Warchoł. I myślę, że cała ta trójka duży wkład wniesie w nasze poczynania i będzie stanowiła konkretne wzmocnienie naszej drużyny. Może na razie tyle. I jeszcze takie pytanie, trenerze, bo podczas ostatniej rozmowy, tej takiej jesiennej, no, trener mówił, że za dużo punktów, no to było widać, nawet tabela to weryfikuje. Tracicie u siebie jakiś pomysł, recepta, przepracowaliście może nad tym, też jakoś mentalnie, w jakiś sposób, żeby właśnie tych punktów przede wszystkim u siebie nie tracić? Wynika z terminarza, że 9 spotkań gramy u siebie, 7 na wyjeździe, ale ja myślę, że tutaj co do tego nie ma co kalkulować, trzeba wyjść na boisko, czy to na swoim terenie, czy na terenie przeciwnika, i jak to się mówi potocznie, gryźć trawę, walczyć. Wiadomo, że jakie cechy charakteryzują tą naszą trzecią ligę, i drużyna, która odpuści, po prostu zostanie stłamszona przez przeciwnika. Do tej walki, zaangażowania, jeśli moi zawodnicy dołożą trochę więcej cwaniactwa, bardziej takiej wyrafinowanej gry, dobrego ustawienia, to można będzie być, śmiało patrzeć w przyszłość. Także mówię tutaj, nie ma więcej wyjazdów mieliśmy w tej rundzie. Okazało się, że u siebie bardzo słabe występy, mniej zdobytych punktów, także tu nie ma kalkulacji, mówię, jeszcze raz powtarzam. W każdym meczu trzeba grać o zwycięstwo i każdy mecz traktować wszyscy na boisku muszą jako najważniejszy mecz w życiu. Sytuacja z Kubą jest taka, że wymaga on jeszcze jednej porządnej konsultacji. Natomiast co do jego stanu zdrowia, no, jest nieciekawa sprawa. Doznał kontuzji niespełna 2 tygodnie przed ligą. No ale cóż, takie jest życie. Człowiek zupełnie zdrowy będzie szedł po prostym chodniku i też może przydarzyć mu się kontuzja. Mamy jeszcze jedną drobną kontuzję w zespole. Przemek Wicik jest na razie na obserwacji w szpitalu, ale my się nie załamujemy. Będziemy starali się wszyscy zrobić wszystko, żeby w tym pierwszym meczu, jak i w kolejnych, wyjść na boisko i pokazać, że jesteśmy mocną drużyną, skonsolidowaną i dążyć do zwycięstwa. Ja powtarzałem po każdym sparingu, że ważne, że nie było takich kontuzji, no a tu proszę, na 2 treningach, jednych z ostatnich przed inauguracją tej rundy,
przydarzyły się takie sytuacje, no ale to jest sport, to jest piłka i do tego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni i trzeba z podniesioną głową. Upadłeś, wstań, otrzep się, idź dalej. Dziękujemy wszystkim za dzisiejszą konferencję prasową. Życzymy powodzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 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 Dziękujemy.